Dziś 1 czerwca, w związku z tym zajmiemy się podsumowaniem miesiąca maja, także zapraszam na odcinek. Wiele ciekawych informacji dziś. Cześć. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym na początku złożyć z racji Dnia Dziecka wszystkim Waszym dzieciom najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim oczywiście zdrowia, pomyślności, dobrych ocen w szkole i samych serdeczności. Także przekażcie Waszym pociechom najserdeczniejsze życzenia od kanału Bufor i Drewno i od Pana Igora. A teraz już wracamy do tematu. Podsumowanie maja, no powiem szczerze, trochę się zdziwiłem, bo tutaj patrząc w moje notatki, ciekawa rzecz się stała, że nagle z pięknego, słonecznego maja zrobiło się zimno, także w sumie 4 razy rozpalałem w kotle, 4 razy ogrzewał się tutaj bufor ciepła. Jeden raz, który rozpalałem, mogliście też zobaczyć na filmie, gdzie wykonałem test rozgrzania buforu ciepła do minimum 80 stopni. Tak jak pamiętacie, było to około 3 godziny czasu. Tutaj też pragnę zauważyć, że oczywiście bufor był całkowicie wyziębiony, bo ponad 1,5 tygodnia ten bufor się nie ogrzewał, bo nie było potrzeby, oczywiście było ciepło. Natomiast tutaj też ciekawe są i wpisy, różne maile otrzymuję. Kilka osób mówi, a bo na otwartych drzwiczkach paliłeś, jaka to moc jest, wszystko idzie w komin. Właśnie niekoniecznie, bo akurat w moim piecu mam naprawdę bardzo dobrze ten wymiennik zrobiony, że ciepło nie idzie w komin, a jest taka zasada też, że przy paleniu z buforem nie należy palić tam na 60 czy na 70 stopni, tylko jak największą energię, jak największą moc trzeba w tym piecu jakby wykrzesać i wtedy oczywiście ta temperatura się nagrzewa. Rzecz ciekawa również, tutaj mi się pytaliście na temat, dlaczego nie ma termostatu w pokoju. No tutaj odpisałem, że akurat moja żona powiedziała, żeby nie było żadnych takich urządzeń na ścianach, bo to brzydko wygląda. Jedni mówią, że brzydko, drudzy niekoniecznie. Natomiast tak naprawdę u mnie termostat jest niepotrzebny. Nagrzejniki oczywiście, termostat, dlatego że mam cyfrowe zawory na grzejnikach z temperaturą ustawienia konkretną, do 0,5 stopnia jest po prostu tutaj ustawienie, że można sobie nawet te 21,5 ustawić, czy 23,5, jak kto woli. I to się sprawdza, także tutaj tylko ustawiam na tym właśnie termostacie, na tym urządzeniu, który mam w swojej kotłowni, po prostu tą temperaturę, czy ma chodzić 24 godziny na dobę, no bo mam też dwa obiegi, gdzie ta woda jest cały czas, ona się jakby kręci w tym obiegu, to znaczy nie ma tam termostatu, to jest właśnie kuchnia i to jest oczywiście łazienka. Bo tam niestety jest jeszcze wersja starsza podłogówki, jak to było robione w latach 2005-2006, wtedy często dużo ludzi robiło po prostu podłogówkę z powrotu. Ważna rzecz kolejna, którą w maju robiłem, to oczywiście szukałem buforu. I tak naprawdę znalazłem ten bufor ciepła w internecie. Myślę, że niedługo będzie zakupiony i też zobaczycie, jak tam ta przeróbka moja będzie wyglądała w kotłowni. Niestety w sklepach stacjonarnych zostałem zbyty, o czym też właśnie jest w filmie. Zainteresowanie było słabe. Tutaj też ktoś napisał w grupie, czy nawet nam na wiadomości, że są oczywiście grupy, czy Murator, czy inne, że te informacje o tych buforach ciepła to było dawno i jak zakładałeś, to już mogłeś coś tam poczytać. No powiem szczerze, nawet nie wiedziałem wtedy, że jest coś takiego jak Murator. Czytałem jakieś inne strony. Jakoś też to mi po prostu nie wpadło tutaj przez przeglądarkę komputerową, że można po prostu też takie fajne informacje wyciągnąć. Ja się dowiedziałem o tym, tak jak Wam kiedyś mówiłem w filmie, będąc w pracy sezonowej w Niemczech, gdzie tam po prostu jest to norma, mając bufor ciepła, mając drewno, instalacja oczywiście typu zamkniętego, bufor ciepła i naprawdę jest to fajne. Miesiąc maj to też jest miesiąc, kiedy jeszcze tam resztę drzewa zwoziłem z lasów, bo też tam jeszcze te resztki wichury, które były i musiałem, prawda, pozbierać wszystkie te rzeczy, także to też było dla mnie ważne, kilka tam dwóch kółeczek jeszcze przywieźliśmy. Drewno oczywiście schnie, ja go nie przykrywam folią,
bo niektórzy przykrywają te drewno. To już jest drewno na kolejny sezon, także myślę, że gdzieś tam w miesiącu wrześniu albo początek października już będę go chował pod dach. Na razie jest oczywiście na wolnym terenie i te drewno schnie. Również w miesiącu maju mówiłem o ekogroszku, czy można dokładać do ekogroszka. Temat związany z buforem ciepła oczywiście można. Też piękna dyskusja, także bardzo mi jest miło, że mogliście też na ten temat ze mną tutaj porozmawiać, wymienić się informacjami. Jeżeli chodzi o kanał Bufor i Drewno, to cały czas tutaj Wam pokazuję tematy związane z buforem ciepła. Naprawdę bardzo dziękuję za maile, za listy wszelkiego rodzaju, nawet jakieś rozmowy telefoniczne czasami się wykonuje, rozmawiamy na ten temat. Bardzo dużo otrzymuję maili, także również proszę o to przede wszystkim o cierpliwość, bo nie zawsze jestem w stanie od razu odpisać albo odpisuję, po prostu mówię, że w późniejszym czasie tutaj odpiszę. Na pewno osoby, które zwróciły się o pomoc, a tylko czasu trochę znajdę, na pewno będę na ten temat odpisywał. Kanał Bufor i Drewno to przede wszystkim oczywiście palenie drewnem. Myślę, że niedługo przejedziemy się do lasu, zobaczymy co tam się dzieje, bo ostatnio też miałem małą wichurę w naszych tutaj stronach Mazowsza Północnego, także trzeba będzie zobaczyć co tam się dzieje w lesie, czy nie mamy, że tam jakiegoś połamanego drzewa. Powiem szczerze, że ostatnio również wykonałem ścięcie drobnych gałęzi z jednej części właśnie lasu i tam mam olszynę i zainwestowałem, tutaj mi kolega wykonał pracę w zrębki. Część zrębek oczywiście wykorzystam do ogrodu, bo to jest w tej chwili cena chyba lepsza nawet niż kupienie kory. Natomiast jeżeli chodzi o zrębki, również będę nimi palił w piecu. Zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Mam nadzieję, że będziecie również ze mną w tym czasie. Oczywiście tu już spróbujemy to bardziej pewnie w takim okresie zimowym, bo one oczywiście muszą wyschnąć. Tutaj je przygotuję. Drewno takie jest półsuche, bo to byłyby takie suszki, olszyny, także myślę, że to wszystko szybko wyschnie i spróbujemy trochę tymi zrębkami popalić. Mam przygotowane dwa opakowania tej kostki rów, o której Wam już tutaj wspominałem i myślę, że jak tylko będę miał jakiś wolny dzień, to nagram ten materiał, już mam tutaj część tego przygotowane, właśnie specjalnie kupiłem, pojechałem do jednego z takich marketów, który tutaj u mnie jest w moim mieście i kupiłem takie kostki liściaste, od razu mówię, bo są też kostki rów i iglaste, natomiast kupiłem liściaste. Zobaczymy jak to będzie, cena też nie jest mała. W tamtym roku kosztowało 12 zł za chyba 12 kostek bodajże, a w tym roku cena jest inna. A jaka cena, to dowiecie się już na filmie, który będzie niebawem. Powiem też ciekawą rzecz, że nawet z fabryki, gdzie produkują kostkę rów, tutaj niedaleko Myszyńca, czyli takie już typowe północne Mazowsze i już kurpie praktycznie, to w tamtym roku płaciłem za kostkę 660 zł. Patrzę, w tym roku cena jest 1200 zł, to już jest, mówię, o tonie. I to są kostki dębowe, klonowe, bukowe, takie zmieszane, też z drewna liściastego. Też tam się do tej firmy udałem i też mam kostkę na test, żeby zobaczyć jak to się spala, jakim tempem bufor się nagrzewa i oczywiście jakie są koszta. Ktoś tutaj napisał, żebym zrobił test węgla. No powiem szczerze, spróbuję. Nie próbowałem samym węglem rozpalić nigdy, chociaż mam tego węgla, jeszcze mi zostało z dobrych, starych, dobrych cen. Jak ludzkie ceny oczywiście były, że tak powiem, 800 zł za tonę, no to jeszcze tak zostało mi tego węgla trochę. No czasami właśnie wrzucałem, powiem tak jak mówiłem chyba w podsumowaniu sezonu, że tam chyba 300 kilo bodajże zużyłem przez cały sezon tego węgla, także też niedużo. Podsumowując maj, ciepły miesiąc, przygotowuję instalację na małą przeróbkę. Zawory zwrotne, o które tutaj też się mnie pytacie, dlaczego tak dużo, dlaczego tak mało mogę powiedzieć, bo jeszcze właśnie ten jeden muszę dorobić. To nigdy tak naprawdę zawór zwrotny nie będzie nam przeszkadzał, jeżeli założymy go oczywiście prawidłowo, w dobrym przejściu, żeby nam się otwierał, natomiast to też nam zabezpieczy, żeby nam się nie cofała ciepła woda z buforu do kotła, bo wtedy ogrzewa kocioł i ta woda się nam marnuje. Także to też jest potrzebne, mimo tego, że jest lat doma, to akurat u mnie to i tak ta woda delikatnie przepływa, jeżeli oczywiście, no robiłem też taką próbę, jeszcze wtedy właśnie nie było zaworu zwrotnego i potem w trakcie już tego startu instalacji ten zawór zwrotny trzeba było założyć, żeby ta woda się
nie cofała do pieca. Także cały czas też się uczę, cały czas jakieś są nowe informacje w internecie. Czytałem wiele informacji na temat tych zaworów zwrotnych, bo jednak to, co Wam kiedyś mówiłem w filmie, nie ma co żałować na takie rzeczy, tak samo na zawory kulowe jakieś czy inne takie elementy, które są narażone na dużą temperaturę, kupować naprawdę tematy firmowe, to znaczy nie kupować jakiegoś tam za przeproszeniem dziadostwa w marketach, tylko naprawdę w dobrym sklepie, bo takie markety budowlane, no to niestety część tych rzeczy jest jakościowo drugiej kategorii i może jest tanie, może jest fajnie, ale no, mam też takie doświadczenie życiowe, że po 2 latach tutaj coś tam kapie, tutaj coś tam nie działa. Tak akurat mówię o starej instalacji, bo tam były też jakieś przeróbki w międzyczasie, jak zakładałem tam, a to grzejniki drugie, a to tam coś tam się zmieniało, w związku z tym też wiem, że nie warto oszczędzać na takich sprawach związanych właśnie z pracą przy dużej temperaturze. Podsumowując tutaj jeszcze te moje dzisiejsze słowa, dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście ze mną. Jeżeli macie jakieś pytania, to cały czas jestem na mailu czy tutaj pod filmami. Cały czas będę wrzucał jakieś nowe rzeczy, mam też kilka fajnych pomysłów, o których się dowiecie w czerwcu. Myślę, że lada chwila, jak już się zrobi ciepło, bo oczywiście teraz znowu deszcze są, no zaczniemy od bardzo ważnej rzeczy, jaką jest czyszczenie komina. Po prostu jeszcze nie wszedłem na dach, nie miałem możliwości takiej czasowej, bo jak już była ładna pogoda, to padał deszcz. I tam powiem szczerze, nie będę się wcale wchodził na ten komin na razie, poczekam, aż trochę się pogoda zrobi, także kamerkę oczywiście jakoś też zainstaluję i pokażę Wam. I sam jestem ciekawy, czy też wyjdzie tylko jedno wiaderko, takie 12-litrowe popiołu z tego komina, czy będzie więcej, a może będzie mniej, tego nie wiem, także cierpliwości i na pewno też Wam nagram. Ja mam komin oczywiście ceramiczny, jest to wkład 200, taki właśnie systemowy. Jestem z tego zadowolony. Przede wszystkim jest sucho. Jest suchy naprawdę i w tamtym roku to był tylko taki mały naprawdę pyłek, jak czyściłem ten wkład specjalną taką szczotką do wkładów, bo też nie może być ostra, żeby nie porysować oczywiście tej ceramiki. I to tyle podsumowania maja. To wszystko na dziś. Serdecznie dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka na kanale Bufor i Drewno. Jeżeli moje podsumowanie maja Wam się podobało, to poproszę o pozostawienie łapki w górę. Oczywiście cały czas nowe tematy będę tutaj wrzucał na nasz kanał Bufor i Drewno. Myślę, że na dniach wleci również opcja związana z testem kolejnym, bo ten test, widzę, Wam się bardzo spodobał. I naprawdę otrzymałem dużo komentarzy i dużo maili na ten temat, jeżeli chodzi właśnie o test podgrzania samego bufora drewnem. Natomiast teraz chciałbym wykonać taki test i podgrzeję nasz bufor za pomocą brykietu RUF. Już brykiet RUF mam przygotowany, także lada chwila filmik wleci tutaj dla Was, będziecie mogli sobie zobaczyć. A tymczasem zapraszam do obserwowania, do oglądania poprzednich filmów. Już jest tego ponad 30 kilka sztuk, także każdy coś na pewno znajdzie dla siebie. A tymczasem trzymajcie się i dobrego dnia, dobrego wieczoru, w zależności o której godzinie będziecie to oglądać. Trzymajcie się, cześć.